Tak, wszystko jest drogie, no ale... A jedzenie teraz staniało, pani 100 zł weźmie. Ile się kupi tak za 100 zł? A picie, tam, co tam pusta się torba? O, poszłam, teraz dałam się o prześcieradła, to powiedziała za dwa prześcieradła 100, coś złotych powiedziała. To normalne, że prześcieradła na, tak, jakieś tak kosztują 100 zł. No. Właśnie, właśnie, tak, wszystko jest drogie, no ale... Czyli na luksusy na pewno nie stać? Jakieś wakaty, masaże, rehabilitacje, czy są wystarczające emerytury? Czy są wystarczające emerytury w kraju, pytam? Czy dobrą pani emeryturę, czy słabą? A, słabo mam. Słabo. Jak to wygląda u pani? Tak, na 30 tysięcy pani mowa. Proszę? Jak u pani to wygląda? Ile brakuje, ile by się przydało? A, no 3 tysiące powinno być. Nie ma pani 3 tysięcy. Ile pani ma? Dwa chociaż jest? Mam dwa coś. Ile lat? Coś. 2000. Ile lat pracy było? A, 22. Nie, więcej miałam. Nie wiem, bo nie mam bardzo pamięci teraz. No powiedzmy, że 25 powiedzmy, tak? No to 7 chyba było. 27, czyli 2027 lat. Powinno być więcej za tyle lat, tak pani myśli? No, że powinno być więcej, wie pan. A niektórzy po 40 pracowali. No pracowały, ale wie pani, ja poszłam późno do pracy, poszłam późno. A, czy dlatego. Darmowe leki, takie rzeczy są, jak to wygląda u pani? Ja nie biorę darmowych leków, bo... Czy pani w ogóle? Nie bierze. Nie, leków biorę, bo człowiek chory to musi brać, ale wie pan, nie bierę takich, bo leki, bo chodzi o to, że te leki też niszczą człowieka. No tak, niszczą żołądek, wszystko niszczą. To takie co muszą. Skromne prezenty! Wszystko na pokaz według państwa? Oczywiście. Postaw się, a zastaw się. Rower, tak, a nie, a co, teraz kupują kłady, kupić. Robię obiad, jak to się mówi, przystawkę, idę z dziećmi na spacer, idziemy do kina, idziemy w plenerze, spędzamy. Skromne prezenty. Na komunię dzieciom, ile się powinno dać, maksymalnie? Głupota, jakiekolwiek prezenty, to jest totalna głupota. Ale rodzice się wygłupiają w tej chwili, dzisiaj jest jeden przez drugiego, robią tak. To jest na wszystko na pokaz według państwa? Oczywiście. Postaw się, a zastaw się. Piątka. A ludzie potem i tak gadają, bo powiedzą, ten mało dał. Jakiekolwiek prezenty, to jest totalna głupota, bo my przyzwyczajamy nasze dzieci do prezentów. I tak jak przyjeżdża. Albo rodzina, albo prezent. Teraz 5 tysięcy dziecko dostanie, czy laptop jakiś drogi, czy telefon za kilka tysięcy. To z niego, no, czy to nie popsuje jego głowy, że tak powiem, że później co dostanie? Psuje. Co, samochód pan musi dać, czy helikopter? Tak. A na wesele? A na wesele ile się powinno dać według pana? Maksymalnie. To całą rękę będzie chciał, tak? Tak? A na wesele? A na wesele ile się powinno dać według pana? Maksymalnie. To całą rękę będzie chciał, tak? Ale to jest no normalne. Sami przyzwyczajamy dzieci do tego. Proszę pana, w domu. To jest, proszę pana, przyjęcie dla dziecka, a nie dla dorosłych. I rozpuszczamy dzieci jak dziadowski. No tu też pożyczki biorą, kredyty na komunię, na wesele, czy tak powinno być? Potem pretensje mają, że inni przychodzą i się im nie zwraca. Bo po co robić? Robię.